bo jest przód i tył. On jest przestrzenny w tablicy. Proces cały technologiczny jest dosyć jakby skomplikowany. Najpierw wykonuje się to w glinie, no i jak już uzyskujemy efekt wizualny z gliny, robimy negatyw gipsowy, który z kolei zalewamy gipsem, żeby był pozytyw gipsowy. I wtedy możemy to formować w tak zwanym mułku formierskim. Później te formy są, ten mułek formierski jest suszony i zalewane po prostu gorącym, ciekłym brązem. Tablica sama w sobie w glinie była robiona około 10 dni, a tu już na odlewni jakby jest to, paru ludzi pracuje, gdzieś około tygodnia trzeba łącznie z cyzelerką i tak dalej poświęcić na to czasu. Tablica jest wykonana przestrzennie, ze wznoszącym się jakby orłem w przestrzeń, co jakby ma zasugerować no właśnie odzyskanie podległości. Poza tym tło jest potraktowane w pewnym sensie jak nasza flaga biało-czerwona, ale pozostawiam to wyobraźni odbiorcy. Po prostu tak jest ukształtowana faktura, żeby zasugerować powiewającą flagę.